Dzień dobry, witam was w pierwszym odcinku z serii Q&A. Teraz sobie było śmiesznie, powinienem wyjść z tamtej szafy i powiedzieć to jeszcze raz. Niestety, nie znajdziecie tego u mnie. Z góry przepraszam za to, że nie będzie również screenów tych pytań, ale po prostu mi się ich nie chce dawać. Ogór Team zadał pytanie, czy zrobisz ocenianie widzów? Myślę, że jest to naprawdę świetny pomysł, także prosiłbym was, abyście tam na dole w komentarzach napisali coś w stylu: chcę, abyś ocenił mój kanał, albo zapraszam do oceniania mojego kanału i po prostu ja zrobię film, gdzie wchodzę na przykład twój kanał i go po prostu oceniam, co jest według mnie złe, a co jest według mnie dobre, bo ja tak rozumiem ocenianie. W filmie nie będę mówił tylko: o, tu jest super i o, jak fajnie, super, ale jeżeli coś mi się nie spodoba, powiem to po prostu, co mi się nie podoba. Ja wiem, że nowi widzowie myślą sobie: ej, ty masz 25 subskrypcji, co ty możesz wiedzieć? Mam 4 lata nagrywania ze sobą i kanał, który miał prawie 2000 subskrypcji. Hashtag skromność. Zamaskowany zadał pytanie: dlaczego dostałeś waka? Oczywiście był o tym film, ale ja przypomnę. Włamał mi się na konto haker, który usunął właśnie ten kanał, który miał prawie 2000 subskrypcji i wgrał cheaty też do CS-a. Właściwie ciągle było tak, że jeżeli ja chciałam zagrać w CS-a, to mi się już wyświetlało, że te konto jest już uruchomione, że ktoś z tego konta korzysta. No ciekawe kto. I właśnie ten haker wgrał cheaty i ja dostałam bana. Ogurty zadał kolejne pytanie: co to za muzyka w intrze? Otóż ja po prostu sobie pobierałam te intro z internetu, więc tam nie było napisane tytułu tej muzyki, ale jest taka fajna aplikacja na telefon jak Shazam, w której puszczasz na przykład jakąś piosenkę, naciskasz, żeby ci słuchało i telefon ci znajdzie tytuł tej piosenki. Także możesz to sobie sprawdzić. Kaziok89 zadał pytanie: w jakiej miejscowości mieszkasz? W dużej, znaczy sorry, w małej. A w sumie to tak trochę w średniej, w ładnej, chociaż w sumie trochę brzydkiej i czystej, chociaż z drugiej strony też trochę brudnej. R4X3L zadał pytanie: czy nagram Robocraft, ponieważ ta gra jest darmowa na Steamie? Powiem wam szczerze, że tak, gdybym ten Q&A kręcił 2 tygodnie wcześniej, to moje odpowiedzi brzmiałyby tak, ale że kręcę ten Q&A teraz, to moja odpowiedź brzmi nie. Dlaczego? Z bardzo prostej przyczyny. Nie chcę się po prostu grać w gry. Taka jest prawda. A że ostatnio był filmik z Minecrafta, no bo był filmik z Minecrafta, więc ktoś może sobie powiedzieć: no jak ci się nie chce grać w gry, jak jeszcze przed chwilą dałeś filmik z Minecrafta? Takie filmy są nagrywane na zapas. Jest dzień, w którym ja się czuję na siłach do nagrywania, wtedy nagrywam 10 filmów dziennie, montuję je wszystkie i po prostu sobie ustawiam. Ten ma się przesłać o tego i tego, o tej godzinie, no, ale nie gram w gry od 2 miesięcy i żyję. Shadow Foxy zadał pytanie: co się stało z twoimi poprzednimi kanałami? O tym oczywiście też był film, jak tu dobrze napisał typowy fowiec. Ale że miałam odpowiedzieć na wszystkie pytania, no to i na to odpowiem. Włamał mi się na komputer haker, który właśnie usunął mi te wszystkie kanały. Także bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli ktoś ma jakieś ciekawe pytanie, to bardzo proszę, aby napisał je w komentarzu, na pewno na nie odpowiem. I słuchajcie, zrobię coś takiego, że nie przeczytam pytania osoby, które nie zasubskrybuje i nie da łapki w górę. Więc aby zadać pytanie, znaczy zadać pytanie może każdy, ale żebym ja na nie odpowiedział, trzeba zasubskrybować kanał oraz dać łapkę w górę. Wtedy jest taka możliwość, że ja na te pytanie odpowiem. Także bardzo dziękuję za obejrzenie, do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!